Jestem właśnie na terenie stoczni, gdzie prawie rok temu premier Morawiecki zapowiadał rozpoczęcie budowy wielkiego promu. Było wtedy przecinanie wstęg, stukanie młotkiem w kawałek blachy, uroczystość. Mija prawie rok od tamtego czasu i chciałbym wam pokazać, co się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Stępka, czyli ten kawałek blachy, stoi tak jak stała, a na pochylni hula wiatr. Nie dzieje się tutaj nic. Nie ma pracujących stoczniowców, nie słychać hałasu giętej blachy, nie słychać stuków młotów, a to miejsce, które pukał młotkiem premier Morawiecki, wygląda dziś tak. Kawałek zardzewiałej blachy. Więc chciałbym, żebyście zobaczyli, jakie są efekty obietnic rządu PiS. Nie dzieje się tu praktycznie nic, więc warto, abyście podali to dalej. Niech ludzie zobaczą.